Witajcie kochani. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bo postanowiłem zmienić porę dnia i nie umieszczać filmów w niedzielę z samego rana, ale umieszczać je wieczorem. Niech to będzie taki filmik wieczorny z podsumowaniem, który zostanie na cały tydzień. To, co usłyszymy, zostanie z nami na tydzień i będzie o czym myśleć, będzie co oglądać jeszcze raz. Powiedzcie, co myślicie o tej zmianie. Dzisiejszy temat jest prosty. Czy można iść do nieba bez sądu? Czy jest taka opcja? Taka ścieżka na skróty? Taka ukryta, tajna droga, o której nikt nic nie mówi, którą wszyscy, a przede wszystkim Kościół, przed nami ukrywają? Poszukałem. I oto co znalazłem. Najpierw Ewangelia według świętego Jana. Jan to taki uczeń Pana Jezusa, który był tak blisko Jego sercu, który w czasie ostatniej wieczerzy miał głowę na sercu Pana Jezusa, który był bardzo blisko z Panem Jezusem, którego Pan Jezus zabierał we wszystkie miejsca, w które nie zabrał nikogo innego. Tak? Tam zabrał Piotra, Jakuba i Jana. To była taka trójka, którą Pan Jezus zabierał w takie miejsca, no, gdzie dzielił się swoimi najbardziej intymnymi rzeczami. Dzielił się swoją relacją z Ojcem, dzielił się tym, kim jest, jak na przykład na Górze Przemienienia. Im też powierzał największe tajemnice, a z tej trójki Jan był najbliżej Pana Jezusa. I to Janowi powierzył swoją mamę, umierając na krzyżu. Tak? I to Janowi dał objawienie, jak będzie wyglądał koniec czasów. To Jan dostał objawienie. Objawienie to po grecku apokalipsa. Stąd my tą księgę nazywamy apokalipsą, nie objawienie. Więc co Jan w swojej Ewangelii pisze ze słów Pana Jezusa? 5 rozdział. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto słucha mojego słowa i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne. I nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. O, czyli można, czyli jest ścieżka, czyli jest opcja, czyli jest możliwość. Kto słucha mego słowa i wierzy w Ojca, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, od razu przechodzi ze śmierci do życia. Bam! Ale to nie jest jedyny fragment, bo znalazłem ich dużo. Posłuchajcie. 3 rozdział według świętego Jana. Pisze Jan tak, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tu słowo każdy znaczy każdy. Albowiem Bóg nie posłał swojego Syna po to, żeby świat potępił, ale po to, żeby świat został przez Niego zbawiony. I następne zdanie. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. Ha? A kto nie wierzy, już został potępiony, pisze dalej Jan. Dalej. 3 rozdział, kawałek dalej. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Pięknie. 6 rozdział. To bowiem jest wolą Ojca mojego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. Tu przypomnę, że ja nie czytam tego samego fragmentu. To są różne fragmenty wyjęte ze słów Pana Jezusa, z Ewangelii Jana. Tak? Kto widzi Syna? Szukamy. 6 rozdział. Kawałek dalej. Kto wierzy, Pan Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto wierzy, ma życie wieczne. 8 rozdział Ewangelii Jana, 51 wers. Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. 10 rozdział Ewangelii Jana, to nasz owcowy rozdział. I Pan Jezus mówi, moje owce słuchają mojego głosu, a ja je znam. I ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.
I dalej Pan Jezus mówi, że Jego Ojciec jest większy od wszystkich i dał Mu te owce i nikt nie może wyrwać ich z ręki Ojca. O! Dobrze. To już nie jest tak, że Pan Jezus zbawia, a Ojciec jest zły i jest sędzią, bo to Ojcu zależy. Pan Jezus mówi dalej, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Czyli tak samo myślimy. Czyli chcemy zbawienia. Dalej. 11 rozdział Ewangelii Jana. Pan Jezus mówi do Marty, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Tu na tym zdaniu mógłbym zrobić całe nagranie, bo czy my jesteśmy chrześcijanami, którzy żyją? Czy my jesteśmy Kościołem, który żyje? Czy ty żyjesz? Aha. Żyć to nie znaczy tylko oddychać. Ale idźmy dalej. Pierwszy list świętego Jana, czyli to już jest po Ewangelii, to już są listy, które Jan pisał w późniejszym wieku. Pisze tak. Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga. A świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. To jest 5 rozdział pierwszego listu świętego Jana. I dalej pisze, że napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Kochani, macie życie wieczne, jeśli wierzycie w Pana Jezusa. Ewangelia według świętego Marka. To jest taka bardzo intensywna Ewangelia, bo jest najkrótsza i Marek to wszystko, co inni napisali długo, napisał bardzo konkretnie i napisał tak, w 16 rozdziale. To jest jedne z ostatnich zdań Pana Jezusa w tej Ewangelii Marka. I one jest takie. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Czyli jakby warunkiem pójścia do nieba bez sądu jest wiara. Wiara w Syna Bożego. Wiara w Jezusa Chrystusa. I to samo usłyszał święty Paweł, bo w swoim liście do Rzymian pisze w 8 rozdziale. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Ba-ba! Nie ma już potępienia. W 8 liście, to było pierwsze zdanie 8 listu, a w 14 i w następnych pisze tak, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Tak? Bo wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeśli dziećmi, to dziedzicami Boga i współdziedzicami Chrystusa. I razem z Chrystusem będziemy mieć wspólnie udział w chwale. Dla tych, którzy są w Chrystusie, nie ma potępienia. Jest udział w chwale. W 10 rozdziale listu do Rzymian. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Każdy, kto zawoła w sytuacji, gdzie potrzebuje ratunku Jezu, to jest imię Pańskie, będzie zbawiony. Pójdzie do nieba. Tam jest więcej, bo będzie zbawiony też tutaj już na ziemi, nie? Ale to o tym powtarzałem już często. Każdy, kto wezwie, każdy, tu powtarzam słowo każdy, znaczy każdy. I w 8 rozdziale troszkę się cofnijmy, bo mamy przeznaczenie. Jesteśmy przeznaczeni. I Paweł pisze, do czego jesteśmy przeznaczeni. Albowiem tych, których Bóg od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by stali się na wzór obrazu Jego Syna. Czyli Pan Bóg nas ulepił na wzór swojego Syna. I przeznaczył nas. Do czego? Przeznaczył nas i powołał, a tych, których powołał, usprawiedliwił, czyli zrobił, że są niewinni, a tych, których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą, czyli już mamy chwałę, ale też mamy chwałę później w niebie. Czyli kolejna ścieżka na skróty. I dalej, jeśli Bóg jest z nami, to któż jest przeciwko nam?
Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? To o nas jest. Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Jezus Chrystus, który poniósł za nas śmierć? Co więcej, zmartwychwstał i siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Paweł poszedł bardzo daleko, mówi, że nie ma takiej mocy. Kto nas może potępić? Ja dalej powiem kto, bo jest taka opcja. Święty Piotr, pierwszy papież, jest powaga. I Piotr pisze, że Chrystus, że Bóg przez Jezusa Chrystusa, to jest pierwszy list świętego Piotra, pierwszy rozdział, czyli sam począteczek. Piotr zaczyna swój list, pierwszy, i od razu strzela takim kalibrem, że Bóg zrodził nas przez Jezusa Chrystusa do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego, niepokalanego, niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia. O! Czyli jesteśmy strzeżeni. Jan pisał, jeżeli wierzymy, to bez sądu idziemy do nieba. Paweł pisał, że nikt nie może nas i nic odłączyć od miłości Chrystusowej. A Piotr pisze, że przez wiarę Bóg nas swoją mocą, całą mocą, a On jest wszechmocny, strzeże. Do tego, żebyśmy byli zbawieni. Czyż to nie jest zuchwałe? Święty Paweł w liście do Tesaloniczan pisze tak, ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli do tego jesteśmy przeznaczeni. To jest nasze przeznaczenie do zbawienia. Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. Jesteśmy przeznaczeni do życia. I w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale pisze, że Bóg wybrał nas do zbawienia. Ja te wszystkie fragmenty tak trochę czytam na skróty i nie podaję zawsze skąd one są, ale nie martwcie się, bo w komentarzu do tego filmu albo w opisie do tego filmu pojawi się na pewno link do pliku w Google Drive, gdzie są, gdzie to wszystko jest spisane, więc nie musicie zapisywać teraz. Ale, tak, chociaż istnieje ta ścieżka na skróty, chociaż możemy iść drogą na skróty do nieba. Tam warunki są bardzo małe. Każdy, kto wezwie imienia Bożego, imienia Jezusa, każdy, kto wierzy. Tylko tyle, tak? Ale jest też opcja przeciwna. Opcja przeciwna, czyli jak pójść do piekła. Albo jak pójść na sąd. Jak trafić przed sąd, przed majestat Boży, przed Boga, który sądzi. No i tutaj jest poważnie. Pierwszy list świętego Jana, trzeci rozdział. My wierzymy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Tu pamiętajcie, że brat to nie jest tylko rodzony brat. Że brat to jest każdy człowiek obok. Tak? Nie kochasz, nienawidzisz. Nienawidzisz, nie masz życia. Ewangelia według świętego Mateusza. Tu Pan Jezus sam mówi, nie sądźcie, a Mateusz słyszał, bo Mateusz był jednym z apostołów. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jak mierzycie. To jest siódmy rozdział. Szósty rozdział Ewangelii Łukasza. Łukasz, nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.
odmierzą wam bowiem taką miarą, jak wy mierzycie. Ewangelia Marka. Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jak wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. I tu jest bardzo aktualne wezwanie do tego czasu i do tych całych dyskusji polityczno-kościelno-każdych. Chcesz iść do nieba? Nie oceniaj. Chcesz iść do nieba? Uważaj, czego słuchasz. Chcesz iść do nieba? Nie wydawaj sądów, bo jak ty sądzisz, to Bóg cię osądzi i osądzi cię jeszcze sprawiedliwiej. Ale to nie wszystko. List do Rzymian świętego Pawła. Przeto nie możesz się, drugi rozdział, przeto nie możesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy zabierasz się do sądzenia. Tak? Przez swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia oskarbisz sobie, gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według jego uczynków. Jeśli sądzisz. List świętego Jakuba. To jeden z tej trójki, których Pan Jezus wszędzie zabierał. Choćbyś przestrzegał całego prawa, a przestąpił tylko jedno przykazanie, ponosisz winę za wszystkie. Nie ma grzechów fajnych i niefajnych, tak? Nie można powiedzieć, że jeden grzech jest, oj, to już na pewno do piekła, a drugi grzech jest, a to taki po prostu, tak se robi. Ja tu tylko po prostu oglądam sobie coś w internecie, albo po prostu piszę nienawistnym językiem komentarze. Tak? Każdy grzech ściąga winę wszystkich grzechów. Takie jest prawo. Tak pisze święty Jakub. Choćby ktoś przestrzegał całego prawa, to jest drugi rozdział listu świętego Jakuba, a przestąpił tylko jedno przykazanie, ponosi winę za wszystkie. Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie prawa wolności. Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia. Miłosierdzie odnosi tryumf nad sądem. I tu Jakub bierze prawo do przodu. Nie masz miłosierdzia? To jest sąd. Chcesz oceniać? Chcesz krytykować? To rób to przez lupę miłosierdzia lepiej. Bo bez tego jest sąd. Nieubłagany. Sprawiedliwy. Gdzie każdy twój grzech zaciągnie winę wszystkich grzechów. Ha. Czwarty rozdział listu świętego Jakuba. Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego. Jakub musiał zajrzeć na chwilkę do naszych czasów. Jest tylko jeden prawodawca i sędzia, w którego mocy jest zbawić lub potępić. A ty kimże jesteś, byś sądził bliźniego? I teraz ze strony praktycznej. To jest 18 rozdział Apokalipsy, 6 wers. I takie zdanie rzucone od tronu Bożego. Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała. I za jej czyny oddajcie podwójnie. W kielichu, którym przyrządzała wino, podwójny dział na niej przyrządźcie. O, tak się stanie. Co nas od tego ratuje? Tak? Ta pierwsza ścieżka. Wiary. Imienia Jezusa Chrystusa. Druga ścieżka, ścieżką w dół. Ścieżka oceny, ścieżka grzechu. Trzecia ścieżka, ta, którą Jakub zarysował, że nie ma, że miłosierdzie odnosi tryumf nad sądem. W Księdze Kapłańskiej, to jest Księga Starego Przymierza, to jest Księga Starego Przymierza Boga z ludźmi. W 19 rozdziale Bóg mówi tak. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Ja jestem Pan. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział. Drugie, Pan Jezus mówi, drugie przykazanie podobne jest do tego pierwszego, czyli będziesz miłował Boga.
będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Dwa przykazania. Pan Jezus ustanawia dwa przykazania. Przykazanie miłości Boga i przykazanie miłości bliźniego. I to są przykazania Nowego Testamentu. I tych mamy przestrzegać. Już lądujemy. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za nich. I módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. Bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz niebieski. Bóg jest doskonały. A doskonali możemy być tylko wtedy, kiedy będziemy kochać naszych nieprzyjaciół. Amen. I tylko wtedy otworzą nam się drzwi na skróty tak naprawdę i ścieżka na skróty przed Boży tron, gdzie będzie wylana na nas miłość, a nie sąd. Jeśli zabraknie miłości, jeśli będziemy patrzeć bez okularów miłosierdzia na drugiego człowieka, my jako wierzący, tak? Bo to do nas należy. To jest nasze wezwanie. Tak? To nie niewierzący mają. Tak? To my mamy przyciągnąć niewierzących do Boga przez to, że będziemy tacy. Wszędzie. W kościele, w domu, na ulicy, w sklepie, w szkole, w pracy, w internecie. Tak? Gdzie będziemy kochać naszych nieprzyjaciół. Tak naprawdę. Nie oczerniać, nie oceniać, nie krytykować. Kochać, bo tylko tak można zmienić drugiego człowieka. Kochając go. I list świętego Jakuba. Wypełnijcie królewskie prawo. 2 rozdział. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli zaś kierujecie się względem na osobę, popełniacie grzech i prawo potępi was jako przestępców. Jeżeli będziemy wybierać sobie, kogo lubię, kogo nie lubię, kogo kocham, kogo nie kocham, tak? Tego będę kochał, bo on jest fajny, tego nie będę kochał, bo on nie jest fajny. Tego kocham, bo on jest z tej frakcji politycznej, a tego nie kocham, bo on jest z innej frakcji politycznej. Tak? Miłość bliźniego. Tak? I to nie, że ktoś ma to robić, tylko ja mam to robić. Tak? Kochać bez względu na wszystko. Kochać nieprzyjaciół. Modlić się za nieprzyjaciół. Chcieć zbawienia nieprzyjaciół bardziej niż swojego. Tak? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wracamy do początku, kto słucha mojego słowa i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. To jest radykalizm. Tak? My, jako chrześcijanie, jako katolicy, powinniśmy być radykalni. Jesteśmy wezwani, żeby być radykałami, żeby być radykalni. Radykalni w miłości. Tak? Nie w krytyce i w ocenie. To są te dwie drogi, tak? Droga miłości z drogą nie do nieba. Droga krytyki i oceny jest drogą na dół. Kochani, cudownego tygodnia. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Polecajcie film znajomym. Chcemy zmiany, prawda? Zmiana jest potrzebna wszędzie. W kościele przede wszystkim. W państwie. Oj, bardzo. W kulturze, w społeczeństwie. Ogromnie. I to jest ta zmiana. Bez tego będzie źle. Bez tego zaczniemy narzekać. To jest droga wyjścia. Jedyna droga wyjścia, nie ma innej. Droga wiary w Jezusa Chrystusa. I droga miłości bliźniego. Kończę, bo już się zrobiło 25 minut prawie. Ja cię kracę. Wszystkiego dobrego, kochani. Polecajcie.
udostępniajcie, lajkujcie, gdziekolwiek to jest, czy na YouTubie, czy na Facebooku, czy na Instagramie, tam chyba będę wrzucał ten film. Trzymajcie się, kochani. Z Panem Bogiem. Niech Pan Bóg was błogosławi.